Cześć wszystkim. Znowu po 7. Trzecią karkaną. Jesteśmy już w Ashbury. Pominąłem tą jakże interesującą część z poruszowaniem po mapie. I jesteśmy od razu na miejscu. Przy okazji zaskakująco duża grupa wichrzycieli zaatakowała nas po drodze, więc mamy trochę więcej złomu na sprzedaż. O tym się jeszcze zajmiemy za chwilę. Tylko musimy znaleźć jakieś ciekawe miejsce, gdzie możemy to sprzedać. Że na przykład pójdźmy najpierw do technologa. Kurczę, może najpierw pójdźmy do gdzieś, gdzie sprzedają ubrania. Zazwyczaj w takim miejscu również możemy sprzedać kryształy. Dobra, nie wszystkie chcę od nas kupić, ale część chcę kupić. Te onieszlifowane to nimi gardzi. Ale całą resztę nam dziabnie. Złote pierścionki, chyba nie mamy potrzeby do nich. Miedziane sobie zachowam, bo z nich robimy te pierścienie zręczności. Dobra. Co jeszcze ode mnie kupisz? Sobie zachowamy. W sumie chyba już dalej nie mamy potrzeby, żeby mieć ten pierścień, ale co tam. Dobra, resztę będziemy musieli znaleźć kogoś innego, kto zechce u nas to kupić. Dobra. Przejdźmy się teraz do kowala. Pewno będziesz chciał coś kupić od nas. 400 sztuk złota, te kolczugi. Dobry interes. Tylko tak, pytanie Jeffrey. My możemy dać kolczugę. Chociaż ona trochę dużo waży, to może zostawmy ci zbroję skórzaną, ćwiekowaną. Co do tych kolczug, jedna z nich nam się jeszcze przyda na zapas. Ale chyba ktoś ma jedną na zapas, co? Nie, nikt nie ma. Nie, Virgil ma. Dobra. Więc to możemy sprzedać. Dobra. To zbroję skórzaną ją sprzedam. Dobra, mamy jeszcze tak. Quality Hammer 8-12, 5-11, 8-12, 5. Jest lepszy od toporu. Z toporu się już pozbędziemy. Dobra, te strzelby. Chyba się jednak pozbędę strzelby. W efekcie jednak nie za dużo jej używałem. Jednak wolę bardziej przewidywalny pistolet. Power Axe. Jest lepszy od tego Quality Hammer, więc pozbądźmy się tego. To zachowamy. Dobra. Dobra, co jeszcze mamy tutaj na sprzedaż? Tą laskę. Dawno minął czas, że będziemy się takimi rzeczami obsługiwać. Masz na zapas miecz. Dobra, jeszcze jakieś inne buty mamy na zapas dla kogoś? Powinniśmy mieć. Tak, jedne będziemy mieli. Przy okazji zauważyliście, że ciekawe rzeczy trochę podropiły po drodze z wichrzycieli, którzy chcieli nas ukrócić. Wziąłem złą opcję.
Dobra, tego nie chcę. Więc dobra. Tych butów też nie będziemy potrzebowali. Dobra, Jeffrey, na razie ty będziesz trzymał rzeczy na zapas. Co jest lepsze, to czy to? To ma lepszy damage, ale damage za bardzo mnie nie interesuje. Dobra, to to sprzedamy. Masz wszystko na zapas, ekstra. Dobra. Część z tych rzeczy może... Nie wiem, czy to jest wasz, bro, jakiś sprzedawca złomu. Możliwe, że to trzeba będzie ogarnąć w tarancie. To by było trochę irytujące teraz wracać się do tarantu. Dobra. Czy są to jeszcze jakieś inne sklepy? Momencik, tam jest jeszcze coś. Zobaczmy. Co masz? Miracle Cure. Invigorator. W sumie możemy nawet kupić. Fuel. To też w sumie może mnie zainteresować. Dobra, czy coś innego możesz ode mnie kupić? O, te nieoszlifowane kryształy chcę ode mnie kupić. Wybornie. Szkoda, że tych rzeczy nie chcę kupić. Sobie kupię z ciekawości. Zobaczymy. Momencik, tobie chyba dałem... Tak, tobie dałem jeszcze trochę... Parę kryształów. Te nieoszlifowane jej sprzedamy. A resztę tamten gość od... Tamten gość od... zapomniałem słowa. Od ubrań kupi. Dobra, przy okazji. Dobra, Invigorator. Physical boost to the second known. Okej. Coś, czego raczej nie wykorzystamy. Quasi to. Wino i... Coś takiego. Brewer's Yeast. To chyba jakieś drożdże, jeżeli dobrze rozumiem. Możemy to od niej kupić? Możemy. Nie spojrzałem na cenę. Ale myślę, że będzie tańsza. Dobra, zobaczmy, ile mamy. 9 paliwa. Reverse yeast. Wine. Brakuje nam ekspertyzy w wybuchowych. Okej, szkoda, trudno. Chcesz to kupić ode mnie z powrotem? Tak. Dobra. To jeszcze tak. Jeszcze raz do tego pana. To. I tyle. A jeszcze to. Dobra. Trochę zarobiliśmy. Tylko tak. Czy jest tu jakaś... jakby to ująć...
cyganka. Tutaj jest. Tutaj jest jeszcze jakiś sklep, zajrzyjmy tam. Potrzebuję jakiegoś złomomistrza. A potem zejdziemy do tej cyganki, ponieważ mamy kilka niezidentyfikowanych przedmiotów, które moglibyśmy zidentyfikować. Ty zechcesz kupić? Kupujesz złomowate rzeczy. Z grubsza. Dobra, coś jeszcze masz? Ciski, saletrę. Dobra. Dobra, jeszcze raz do tamtego z ubraniami. Może to będzie chciał kupić, bo już tak nie będę miał potrzeby na te ciuszki. No i ekstra. Dobra. Czy coś tu mam jeszcze potrzebnego? Chyba nie. Właśnie ten tłumik. Stwierdziłem, że nie będzie nam potrzebny. To jest coś, z czego można zrobić wytłumiony rewolwer. Ty nie jesteś zainteresowany. No cóż, może złomiasz się tym zainteresuje. Wytłumiony rewolwer robi się z naszego fajnego rewolwera. Problem jest taki, tak, że jest cichy, więc można nim teoretycznie mordować ludzi po cichu. Problem jest taki, że prawie nigdy tego nie potrzebujemy. Po drugie, zmniejsza to obrażenia rewolweru, więc nigdy nie zamierzam wyciszać żadnego rewolweru z tym. Nie, to jest tak, że dowolną broń możemy wyciszyć, to jest po prostu specjalny schemat, który bierze tłumnik, bierze rewolwer i tworzy ci rewolwer wyciszony, który jest gorszy. Dobra. Miła pani. Tak. Zapomniałem sprzedać tego. Dobra, zajmiemy się tym trochę później. Ten kij wyrzucę, nie potrzebuję go. Zaraz ktoś go pewnie weźmie. Tak, Jeffrey. Dobra, zidentyfikujemy tą laskę. Zidentyfikujemy to i to. Coś jeszcze chyba mieliśmy do zidentyfikowania u kogoś innego. Był taki młot, dokładnie. I to tyle. Dobra, Virgil. To musiał to do śmieci wyrzucić. Dobra, droga pani, możesz mi to zidentyfikować parę rzeczy? Zręczności, ciekawe. Miażdżący młot. Charmed Staff, 20 punktów many. Dobra, Jeffrey. Nie chcesz nawet tego używać. Przykro mi, ale zmusimy cię do tego. Ten Crushing Hammer chyba jest w każdym względzie gorszy niż to, co ma inne rzeczy, które posiadamy. Więc go po prostu sprzedam. Kryt plus 15% brzmi ok. Po prostu podstawowe obrażenia tej broni nie powalają. Jeżeli mamy coś, co standardowo zadaje
obrażenia jak ten kryt, to po co się bawić w ten kryt? Dobra. Coś jeszcze masz tutaj ciekawego? Nie. Dobra, komu chcemy dać te rękawice zręczności? Możemy to dać... Tobie, ty nie chcesz tego użyć. Dobra, Jeffrey. Ty to dostaniesz. Teraz nie chcę używać, jak już wie, co to robi. Ciekawe. Dobra. I potrzymaj te buty. Dobra, i ty masz, nazwijmy to zestaw... zestaw zapasowy dla osoby, którą planujemy w przyszłości dołączyć do drużyny. Dobra, tak będzie idealnie. Dobra. Jak zasłużysz, to może dostaniesz jakąś inną broń. Dobra. I tak jak mówiłem, jednak pozbędę się strzelby. Obrażenia ma w sumie okej. Ale cała reszta, mała prędkość. Jednak prawie zawsze chyba lepiej wychodzi strzelić dwa razy z rewolweru. Jest obrażenia 6 do 24. Dwa strzały z rewolweru. 6 do 24, 6 do 18. Ta ma troszkę większe, mniejsze obrażenia, bo 10 do 20. Ale nie, to są przy rewolwerze. Premia plus 2 hit i większy zasięg jednak przemawiają za rewolwerem. Dobra, ty potrzymaj dobry ogrze to. No i dobrze. To jeszcze jest jedna rzecz, którą musimy załatwić tutaj. Nie zamierzam za bardzo robić questów w Ashbury. Nie, żeby tutaj było dużo rzeczy do zrobienia, raczej nie za dużo. Ale mamy teraz inny cel do osiągnięcia. Właśnie. Jest jedna rozmowa, której nie widzieliście. What is it you're bothering me with now? As long as it's not too bothered. What is it? Yes, I suppose I could answer a few trivial questions. Czy wiesz, jak dostać się na Wyspę Rozpaczy? The Isle of Despair? Well, of course, who doesn't? It's just off the eastern coast. Here, I'll mark your map with it. Not that it's going to do you any good. There's no way to get there, seeing as how it's a prison colony. Not exactly the kind of place you go for a holiday. Tak. Musimy znaleźć sposób transportu z Ashbury na Wyspę Rozpaczy. Spowiadajmy. Popytajmy się po ludziach. Odejdźcie. I suppose. Dobra. Jak mogę zabukować podróż statkiem? Gadasz do złego gościa, proszę pana. Wejdź na pokład i pogadaj z kapitanem. Jego oszukasz. Dziękuję. Dobra, więc musimy bezpośrednio z jakimś kapitanem porozmawiać. Gdzie jest Wyspa Rozpaczy? Masz na myśli Czarną Wyspę? Nie jestem pewien. Dobra. Tego co kojarzę... To pewna osoba, z którą chcemy pogadać. To ty przeżyłeś wypadek sterowca. Czytałem w ciebie w Tarancie. Tak, to byłem ja. Okej.
Nawet nie zdążyłem spauzować. Jakoś magiczne szato. Może być coś ciekawego. Dobra. Małe porządki. Dobra. A zaraz tu wrócimy. Dobry panie. To, czego szukaliśmy. Dobra. Tym bardziej już nie mamy żadnego powodu, żeby trzymać strzelbę. Trochę kosztuje. Ale to jest to, czego szukaliśmy. Fancy pistol. Dobra, nie masz nic ciekawego. Marksman rifle. 10 do 20. Prędkość jak do strzelby. W sumie obrażenia jak ze strzelby, ale ma duży, większy zasięg. W sumie możemy to porównać ze strzelbą. 10, 20, 8, 16. Ma mniejszy fatigue, ale ma dużo większy zasięg. Okej. Okay. To jest bardzo dobra wiadomość. Te części w sumie mogę już je wywalić. Zastanawiam się, czy w takim razie będę chciał to wykorzystać w najbliższym czasie. Dobra, wiecie co? Zostawię sobie jeszcze rewolwer. Może się przydać w sytuacji, w której... Może się przydać w sytuacji, w której będziemy potrzebowali znowu walczyć jednoręcznie. Dobra. Dobra, ale póki co postaram się może pokorzystać z tego. Porównanie do strzelby na pewno ma tą zaletę, że nie zużywa dwóch pocisków, tylko jeden. Dobra. To może wpłynąć na to, co chcę zrobić. Dobra, w każdym razie jeszcze jest level up, którym zapomniałem ostatnio. Cyk. Dobra. I teraz tak, mam dwie ścieżki rozwoju. Mógłbym teraz iść w naprawianie, co jest interesującą opcją. Albo możemy się skupić na zrobieniu jednej z najlepszych broni palnych w grze. To by nas kosztowało 3 plus 4, 7 punktów. Czyli byśmy na 26 poziomie byśmy mogli to mieć. A potem moglibyśmy się skupić na naprawie. Nie wiem. Mamy trochę popsutych rzeczy, które mógłbym zacząć naprawiać. Nie musiałbym wtedy płacić za ich naprawę. Nie jestem pewien. Zastanowię się. Dobra. Chodźmy do tego pana. Nic więcej ciekawego nie masz. Tak, czasami jak powiemy komuś, że jesteśmy jedyną osobą, która przetrwała wypadek sterowca, to się zlitują nad nami i dadzą nam kasę, a czasami to jest jakiś zabójca molochańskiej ręki. Słyszałeś o panie Bejczycie? Słyszałem, że coś mu się stało. Jego imię zostało wywleczone na brukowce. Nic o tym nie wiem. Wypijmy za pana Bejtsa. Czy mogę postawić ci kolejkę, żebyś wypić? Tak, jasne. Jasne. Dobra. Dużo ludzi tutaj pewnie nie będzie chciało z nami rozmawiać. Po prostu przyszli się napić.
Dobra, w każdym razie chcę porozmawiać z... Tak, z barmanem. Witaj, barmanie. Znasz jakieś... plotki? Wpadłeś na Kendricka Walesa tutaj w Ashbury. Biega tutaj dookoła, krzycząc, że pisze książkę. Ale nikomu nie powie o czym. Całe miasto... tak... jest in uproar. Jakby to przetłumaczyć? Dobra, jest... gada o... pobudowaniu statuły Oliviera Bettingtona. Dobra. Zamek jest nawiedzony przez duchy. Tak, pan stary, pan zamku Malashi był bardzo dziwnym gościem. Dobra. Był tutaj jakiś poszukiwacz przygód zeszłego tygodnia. Powiedział, że znalazł ruiny na północny wschód za szarymi górami. Mówił, że tam zarobił sporo złota. Dobra. Czy słyszałeś o Ulinotronopie? Nie. Jeżeli potrzebujesz doświadczonego kapitana, to Edward Teach jest twoim gościem. Dobra. Czy słyszałeś o starożytnym wraku statku, który jest up the coast, na północ stąd? Dużo próbowało go znaleźć, ale mało powróciło, okej. Okay. Czy spotkałeś Theo Brightstar? Nigdy nie spotkałem innego gościa, który umiał tak dobrze rzucać. Słyszałem o jakimś poszukiwaczu przygód przechodzącym tędy pewnego dnia. Nie wiem, co znalazł, ale wspominał te koordynaty. Czy co? Zrobię sobie zdjęcie tych koordynatów. Dobra, nie wiem, czy to się zaznaczy nam automatycznie na mapie. Tak, zombie na cmentarzu. Jakiś czarodziej przy cmentarzu. Dobra, już wszystko, dobra. Nie wiem, czy te koordynaty to jest to, co szukaliśmy, czy coś innego, ale... spojrzymy na mapę. Dobra, spójrzmy jeszcze na te szaty. Zidentyfikujmy je. W Ashbury będziemy mieli przyszłość kilka zadań. Jeden gość, którego kilka razy już przechodziliśmy, bodajże ten tutaj jegomość, albo gdzieś indziej, jest tutaj mistrzem strzelectwa. Co prędzej czy później zrobimy dla niego zadanie. Nie, nie ten, inny gość. Stał taki człowiek przed jedną stodołą. Jest mistrz strzelectwa i prędzej czy później, tak, będziemy musieli pójść do niego i zrobić dla niego zadanie. Dobra, ale póki co jeszcze tutaj pani. Nie handlujmy, możesz coś zidentyfikować. Zaczarowane szaty. AC3, odporność na obrażenia 3. Wszystkie inne odporności. Odporność na ogień plus 12, wszystkie inne odporności plus 10. Czyli odporność na obrażenia ma 13. Jeffrey, jak to się porównuje do twojej obecnej zbroi? Obecna zbroja jest lepsza. Nie byłbyś może tak bardzo przygnieciony nią, gdybyś założył te szaty. Ale ewidentnie sam nawet nie chcesz ich założyć. Dobra. Tak, masz odporność na
obrażenia 31%. Atak masz 48%. No to tak, i masz dużo lepsze AC. Więc widzę, dlaczego nie chcesz jej założyć. No dobra, no to nawet jak ty nie chcesz jej założyć, no to pozbędziemy się jej. Dobra. Wyjdźmy z Ashbury, zobaczmy na te koordynaty, o których wspominali. Czy nam się pozaznaczały? Nie. Tak, to jest jeszcze jedna miejscówka, której nie odwiedziliśmy, ale to jest chyba coś, co w sumie nie będzie nas interesować tam zbytnio. Dobra, nie zapisało się nam nic na mapie, więc wprowadźmy ręcznie te 617W528. 617W528. Gdzieś w tamtym kierunku. Ładnie. Obciążenie lekkie. Nie ma miejsca, mój panie. Dobra, trzymaj Virgil te rzeczy. Weźmiemy sobie to, sprzedamy chociażby na złom. Dobra. Dobra, kto szło? 617-528. Zdecydowanie nie jesteśmy w stanie się tam dostać teraz. Myślałem, że to będzie po tej stronie gór, ale najwidoczniej się myliłem. Gdzieś to tutaj by było. No nic, trudno. Chciałem się tam teraz udać, ale chyba nie nic z tego. Dobra, wiecie co? Nie, to gdzieś tutaj powinno być. Ale z jakiejś przyczyny nie mam tego oznaczone. Dobra, muszę skonsultować się, co w takim przyczynie robić, bo koniecznie to jest miejscówka, która powinna być tutaj gdzieś, pomiędzy Ashbury a Torrentem. Powinniśmy mieć do niej dostęp. Więc muszę to jeszcze poszukać i cóż. I tam pójdziemy w następnym odcinku. W międzyczasie jeszcze odwiedzę złomiarza w Torrencie. Pozbywam się tych wszystkich niepotrzebnych nam rzeczy. No i cóż, i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.